pochodnie i nadejdą z powietrza. Jacob gromadzi wojowników w górnej wiosce, aby przyciągnąć ich uwagę. Dzieci i osoby zbyt stare, by walczyć, będą schowane bezpiecznie w katakumbach Akropolu. Pójdę tam, gdy tutaj wszystko będzie gotowe. Mówiłeś, że są ciężko uzbrojeni. Jak możemy ich pokonać? W walce otwartej nie mamy szans. Uderzą w nas mocno i szybko. Poniesiemy straty. Mają nadzieję pokonać nas na wstępie. Ale my obrócimy ich zapał na naszą korzyść. To będzie długa walka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy wykończyć ich powoli, strategicznie. Zadamy im setki ciosów i poczekamy, aż się wykrwawią. Tylko wtedy zwyciężymy. Teraz zapalimy sygnały ogniowe, aby ostrzec innych w dolinie. Dziś wygramy, przeżywając. Zbierzcie jak najwięcej amunicji i zapasów. Ukryjcie je w jaskiniach i ruinach. Gdy już wypełnicie swoje zadania, zgromadźcie się w górnej wiosce. Zrozumiano? Tak jest! Zrozumiano! Dobrze. Teraz idźcie. Niech prorok będzie z wami. Miło cię. Witam. Jacob ci ufa. To wystarczy. Nowe groty sprawiają wrażenie tępy. Lepsza tępa strzała niż nic. Nie wiadomo, jaki pancerz noszą najeźdźcy. Nie jestem pewien, czy to wystarczy, aby go przebić. Przynajmniej tym razem mamy kilka karabinów. Miło cię widzieć. Kończą mi się lotki. Potrzebuję więcej. Fakt, że zjawili się tu ludzie trójcy, że ktoś przez nich cierpi, to moja wina. Trafili tu za mną. Boże, znowu to samo. Efektem moich działań jest ludzkie cierpienie. Nie. Nie, Laro. Nie możesz tak myśleć, bo wpędzisz się tym w szaleństwo. Prędzej czy później ludzie trójcy i tak znaleźliby to miejsce. A tak mam przynajmniej szansę ich powstrzymać. Mogę dotrzeć do boskiego źródła przed nimi i wykorzystać je, by przynieść światu jakąś korzyść zamiast kolejnych zgryzot i cierpień. Muszę się tylko skoncentrować. Dla wszystkich, którzy już odeszli. Dla tych, których straciłam. Muszę iść dalej. Laro, przyda mi się pomoc. Nasi ludzie są rozproszeni po dolinie. Zapalona wieża sygnałowa to znak, że są w niebezpieczeństwie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Gdy zobaczą ogień, będą wiedzieć, co robić. To jest jakiś znacznik. Pismo jest bizantyjskie, ale nie jestem w stanie tego odczytać.
żelazna moneta, odcięta z jednej strony, by stać się prymitywnym, ostrym narzędziem. Może do wyjmowania gwoździ. Ty przybyłeś z Jacobem. Mam do ciebie prośbę. W czym mogę pomóc? Jacob mówił, że jesteś dobra w poszukiwaniach. Po dolinie jest rozsianych pełno starych miejsc, grobowców. Zapewne widziałaś ostrzeżenia, które mają odstraszać dzieci. To nie zabobony. Te miejsca naprawdę są niebezpieczne, ale kryją również relikty z czasów świetności. To nie tylko świecidełka, ale również wiedza. Teraz potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. 10 lat temu sama bym poszła, ale teraz przydałyby się nam twoje umiejętności. Zwiadowcy donieśli, że weszłaś już do jednego ze starych grobowców. Podzielisz się odkryciami? Oczywiście. To własność waszego ludu. Nie mamy wiele, ale weź te stare monety. Jeśli złoto ma dla ciebie wartość, mogę dać ci je w zamian za każdą odkrytą tajemnicę. Thank you.
ludzi. Dobrze. Boskie źródło! Mów! Przestańcie! Nie krzywdźcie nikogo! Gdzie ono jest? Czekaj! Czekaj! Jest mapa! Atlas! Pokażę wam drogę! Okej. Okay. Opowiedz mi o tym Atlasie. Tubylcy. Croft jest z nimi. Wielu rannych i martwych. Nasi ludzie są rozproszeni. Trzeba było ją zabić. Nic nie zdziałałeś. Może powiedzie jej się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz, co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zdobędziesz ją. Nie trać wiary, Anno. Taka jest wola Boża. Nasz sukces
jest nieunikniony. Proszę, znajdź je. Czas mi się kończy. Zostań ze mną! Zostań! Przykro mi. Twój lud nie zasłużył. Wybraliśmy tę ścieżkę. To nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójca nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta. Ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę im pomóc, Jacob. Zrobisz to dla nas? Czy dla samej siebie? Na razie to jedno i to samo. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę rannych. Tak. Potrzebuję bandaży. Jak tam? Źle znam, Jacob. Atak zmasakrował nas i nie ma kogo wysłać do Akropolu. Wiem. Wciąż nie widzę. Zajmę się. Musimy przenieść ich w bezpieczne miejsce. Gdy to zrobimy, zbierzemy wszystkich. Co powiedział lekarz? Na obrzeżach miasta nadal szaleją pożary. Ostatnie drewniane budynki spłoną doszczętnie przed zapadnięciem nocy. Serce naszego miasta przepadło, pogrzebane pod lodem. Drobnym pocieszeniem jest fakt, że mongolscy najeźdźcy nie żyją. Polegli wraz z wojownikami proroka, którzy zginęli w naszej obronie. A sam prorok? Nikt nie widział go od poranka w dniu, w którym zakończyło się oblężenie. Teraz potrzebujemy jego roztropności bardziej niż kiedykolwiek. Mamy za mało żywności, żeby nakarmić tych, którzy przeżyli. Część z nas sądzi, że najgorsze już za nami, ale obawiam się, że wcale tak nie jest. Lepo, popatrzymy cię. Wszystko będzie dobrze. Poszukam czegoś, co ci nie wypól, ale nic nie obiecuję. A tak pochłonął mnóstwo zakresów. Witaj. Niepotrzebnie w ciebie wątpiliśmy. Jesteśmy ze... Jak się czujesz? Mogę coś dla ciebie zrobić? Nie. Czekam, aż zbadają nas lekarze. Kto to? Nie poznaję. Do zobaczenia. Ktoś wkrótce się tobą zajmie. Mogę poczekać.